Cześć, cześć. Witajcie, moi kochani, bardzo serdecznie. Nie wytnę tego, a zrobię jeszcze raz bez ziewania. Cześć, cześć. Witajcie, moi kochani, bardzo serdecznie w nowym vlogu. Jeszcze opuchnie. Zrobię się pod światło, nie będzie mnie widać. I od razu lepiej. W papilotach, w piżamie mam figileum. Na to wigileum właśnie trzeba zasłużyć, czyli trzeba odkurzyć podłogi. Wreszcie. Bo wiecie, jak tak się gotuje, 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 to się wszystko zabrudzi. No to biorę się za odkurzacz. Coś wam spróbuję ponagrywać, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale jak wigilia, to razem z jednorożcami. Byłam na poczcie, prezenty się pakują, proszę bardzo, trochę posprzątane, ale jeszcze kuchnia cała nie, też nie mogę złapać ostrości. O, teraz, kuchnia jeszcze nie, dlatego że w kuchni jeszcze się dzieje, ale już tutaj świeczki przygotowane, żeby zapalić, wiecie, jest dopiero 12:30, a pół domu przeorałam, i właśnie świeczki, światełki, to potem się pozapala koło, aha, jasne, koło 15-16, żeby już był klimat, ale wszystko poustawione na klimat właśnie. Także fajnie. Wsiadłam trochę w moich akcesoriach włosowych, żeby coś wybrać. Kwiotków mam mnóstwo. Kocie rękawiczki. Kwiotków mam mnóstwo, wszystkiego mam mnóstwo. Będę wybierać. O Jezu, tu siedzę. Hello. A jeszcze wam pokażę, jak mi kolor wyszedł. Nie przestraszcie się brakiem makijażu. Ale kolor jest ładny. No dobra, słuchajcie, coś tam z siebie zrobiłam. Trochę sobie warkocza takiego czerwonego, czerwone korale, żeby było tak świątecznie na czerwono. I zaraz wigilia. Po prostu jeszcze sobie tutaj światło zmienię. Będzie takie bardziej romantyczne. Także tak. O, i zobaczcie. Kolor włosów fajny, czerwieni się również, czerwone korale. Myślę, że zacnie także. Smacznego. Ja jeszcze idę pozapalać świece. A my już po wigilii oglądamy karty, które dostałam. Ale recenzja będzie na pewno. Przejrzę 3 razy. To było 3 sekundy. Rozdłużę to na 15, ale... No, karty bardzo ciekawe. Ale zrobię wam recenzję to... Zrobię wam recenzję, to będziecie widzieć każdą jedną po drugiej. O, teraz dziecko ogląda.
No i moi kochani, Wigilia, Wigilia i po Wigilii. Tak dużo Wam nie pokazałam, tak? No wiecie, jak to jest w święta. Ale chciałam Wam życzyć ciepłych, rodzinnych, radosnych, wesołych, choinkowych i światełkowych świąt. I żeby Wam się darzyło, i żeby dobrze było, i żeby żywioły Was za rękę trzymały w każdym aspekcie życia. Oglądacie to w pierwszy dzień świąt, ale nie jest to za późno. Buziakuję Was bardzo mocno, mówię Wam do zobaczenia, dobranoc i mam nadzieję, że jutro uda się też coś nagrać, zobaczymy. W każdym razie dzisiaj pewnie nie będzie długi vlog, bo nawet nie wiem, ile nagrałam, powiem Wam, że bladego pojęcia nie mam, niewiele, niewiele. No bo to wiecie, jak rodzina przyjdzie, to tak człowiek nie myśli o tym, żeby za aparat chwycić, tylko raczej kolędy śpiewa i karpia wcina. Tak, czerwone korale. Czerwone, bo świąteczne. Kolczyki były czerwone, ściągnęłam już, bo już powolutku do spania. Kot już śpi. A ja lecę obrabiać vlog, po to, żeby Wam go wstawić. Pa, pa, pa. Chciałam Wam pokazać prezenty, jakie dostałam. Taki oto jednorożec zacny do spania. Wypróbowany już dzisiaj. Mięciutki, fajny. To pierwsza rzecz. A w ogóle to się witam z Wami w nowym vlogu. Juhu! Umalowana, ubrana. Nieważne, że 12. Wczoraj były bardzo fajne świąteczne filmy. Dżuniek. Do godziny 2 w nocy. Myśmy posiedzieli, pocudaczyli. Schodzę na dół na kawkę, co by odtaić. Chociaż wyspałam się, wyspałam, nie powiem. No, także kawka, komputer i działamy. Drugą rzeczą, którą dostałam, jest taca ze sklinkiem. Czekajcie. O, proszę bardzo. Taka tacyja. Złoto, Klimt i święta na tacy. Fajne. Koty śpią. Jeden tu, drugi tu. Proszę bardzo. A ja przyszłam do moich prezentów. Tutaj dostałam taką suszarkę, bo sama chciałam, tylko szkoda, że nie było niestety srebrnej, ale będzie brązowa, taka dwupoziomowa. Bo na tym jednym poziomie to ja się nie mieszczę za bardzo. Zaraz będę ją składała. Także fajna sprawa. Tarot to już widzieliście. Od mamy takie ładne, blinkujące puzdereczko na biżuty. I piżamę z reniferem świąteczną, dlatego są takie świąteczne portki w kropkę oraz koszulkę do spania. Ja to zawsze lubię takie. O, aha, wszystko mi spadnie w paseczki, taka słodziakowata. O, zebrana, guziczki. Bardzo fajne, bawełenka. Superastem. Także takie prezenty jeszcze od mamy dostałam. Kalendarz wiszący. To się może w biurze przydać, żeby zawsze zerknąć. Z ładnym w sumie. Gdzie to jest? Może od... Nie wiem. Ale wiszący zawsze fajny. Także tak, taki prezenciory. A jeszcze mam jeden prezent na uszach, to Wam pokażę. A prezent na uszach prezentuje się w ten sposób. Prawie lunula. Kolczyki. Założyłam pasowne
Ładne. No, dobra. Lecę zmontować vloga, żebyście mieli na dzisiaj. Jeżeli coś jeszcze dzisiaj nagram, to Wam zmontuję na jutro, ale jak to nie, bo jest pierwszy dzień świąt, więc zobaczymy. Ale chciałam Wam jeszcze pokazać prezenciory, mimo że jest już następny dzień, bo nie miałam siły nagrywać. No, także lecimy świętować i ja troszkę składać vloga. Buziaki dla Was. Pa, pa, trzymajcie się i miłych, wesołych świąt i cudownych i rodzinnych, żeby było jak najlepiej i jak najcudowniej i w jak najlepszej atmosferze, pełnej prawie rozpakowanych prezentów. Pa, pa.